Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Wszyscy Polacy, którzy chcieli opuścić Afganistan, zostali ewakuowani. To łącznie 6 osób. Sytuacja w Kabulu jest dramatyczna. Amerykanie zwiększają tempo ewakuacji. Wokół lotniska w Kabulu wciąż gromadzą się tłumy. Tysiące osób chce wydostać się z kraju w obawie przed rządami talibów. Reuters donosi, że islamiści coraz częściej nie pozwalają wejść na lotnisko także tym osobom, które mają dokumenty potrzebne do ewakuacji. Strzelają w powietrze, biją ludzi. Nad chaosem próbują zapanować amerykańscy żołnierze. Myśliwce F-18 wykonały uzbrojone loty obserwacyjne nad Kabulem, aby zapewnić większe bezpieczeństwo i chronić Amerykanów. Amerykanie chcą jak najszybciej opuścić Afganistan, zwiększają tempo ewakuacji. 12 samolotów C-17 odleciało w ciągu ostatnich 24 godzin z ponad 2000 pasażerów. Od 14 sierpnia przetransportowaliśmy łącznie 7000 ewakuowanych. Na lotnisku w Kabulu przebywa ponad 5000 amerykańskich żołnierzy. Nieraz dokonują takich dramatycznych wyborów. Pierwsi mieszkańcy Afganistanu zaczęli wychodzić na ulicę w proteście przeciwko władzy talibów. Nigdy przed nim nie uklękniemy. Muszą zaakceptować, że dzisiejszy Afganistan różni się od Afganistanu sprzed 20 lat. W mieście Asadabad talibowie ostrzelali demonstracje. Ludzie wpadli w panikę, są ofiary śmiertelne. Były prezydent USA Donald Trump wydał oświadczenie, w którym winą za chaos obarczył Joe Bidena. Wytknął swojemu następcy, że w rękach talibów jest amerykańska broń. Najpierw zabierasz wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych, potem zabierasz cały sprzęt, potem bombardujesz, obracając je w drobne kawałki, a potem zabierasz wojsko. Na skutek decyzji administracji amerykańskiej dzisiaj Zachód tam jest w bardzo trudnej sytuacji. W Afganistanie nie ma już Polaków, przekazał wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Z Kabulu zostało ewakuowanych kolejnych 2 obywateli polskich, tym samym wszyscy nasi obywatele przebywający na terytorium Afganistanu, o których wiedziało Ministerstwo Spraw Zagranicznych i którzy zgłosili chęć wyjazdu, zostało już ewakuowanych. Łącznie to 6 osób. Polskie samoloty wywiozły już z Kabulu dziesiątki osób, które w ostatnich latach współpracowały z naszym kontyngentem wojskowym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Obrony Narodowej stworzyły już odpowiednie listy osób, o których my wiemy, że mogą zostać przyjęte. Natomiast czekamy na takie listy przygotowane po stronie Unii Europejskiej i na to. W ewakuacji na lotnisku w Kabulu mają pomóc polscy żołnierze. To kontyngent liczący 100 wojskowych. Kanclerz Niemiec Angela Merkel spotka się dziś w Moskwie z Władimirem Putinem. W niedzielę pojedzie na Ukrainę. Po raz ostatni prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z niemiecką kanclerz Angelą Merkel w styczniu ubiegłego roku. Do dzisiejszych rozmów dochodzi w wyjątkowych okolicznościach. Medialne doniesienia wskazują, że 23 sierpnia w rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow planowane jest zakończenie budowy Nord Stream 2. Po ostatnim oświadczeniu Niemiec i Stanów Zjednoczonych o dokończeniu budowy gazociągu jest on skończony w 99%. Gazprom zapowiada, że jeszcze w tym roku chce nim dostarczyć 5,6 miliardów metrów sześciennych gazu. Kreml podaje, że tematem dzisiejszych rozmów Putin-Merkel będzie współpraca dwustronna, a także obecna sytuacja międzynarodowa, zwłaszcza sprawa Afganistanu i Ukrainy. Do Kijowa Merkel pojedzie w niedzielę. Według prezydenta Ukrainy kanclerz Niemiec, tu cytat, nie przywiezie ze sobą żadnych prezentów. To, czego oczekuje Ukraina, to propozycje dotyczące bezpieczeństwa w związku z Nord Stream 2. Chodzi m.in. o rosyjski tranzyt gazu przez Ukrainę do 2024 roku. Na ten temat Wołodymyr Zełenski ma podjąć rozmowy podczas wizyty w Białym Domu 31 sierpnia. Premier Mateusz Morawiecki kontynuuje objazd po kraju, promuje Polski Ład i mówi, że nowe inwestycje zlikwidują podział na Polskę A i Polskę B. Premier Mateusz Morawiecki przebywał wczoraj w województwie kujawsko-pomorskim. Udał się na most w Kobylnikach, niedaleko Kruszwicy, który w przyszłości ma stanowić część kruszwickiej obwodnicy. To piękne miejsce zasługuje na to, żeby być miejscem spokojnym, zacisznym,
a więc transport, ciężki transport towarowy powinien być wyciągnięty poza to miasto. Jak mówił premier, na inwestycje drogowe tylko w tej jednej części województwa kujawsko-pomorskiego rząd przeznaczy ponad 100 milionów złotych. Jestem przekonany, że dzięki tym nowym inwestycjom z Polskiego Ładu nie tylko nie będzie już Polski A, Polski B, ale będzie to przepiękne miejsce nie tylko dla turystów, region, w którym będzie można oddychać świeżym powietrzem, ale także ponownie region przemysłowy. Jedno z drugim wcale nie musi się kłócić. Jak wskazał wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, region potrzebuje inwestycji infrastrukturalnych. Otwierają nowe możliwości, nowe tereny inwestycyjne, których ta gmina tak bardzo potrzebowała. Tutaj dzisiaj jest ogromny problem właśnie, żeby ulokować nową inwestycję przedsiębiorców. Wojewoda przypomniał, że z rządowych środków Kruszwica wybudowała w ostatnim czasie 5 dróg gminnych. W białostockim Centrum Onkologii ruszyła pierwsza w Polsce platforma służąca współpracy z placówkami Porozumienia Zielonogórskiego. Ma ona ułatwić zgłaszanie pacjentek na badania profilaktyczne w obrębie piersi. Profilaktyka jest bardzo istotna w trosce o nasze zdrowie. Nie każdy jednak zdaje się o tym pamiętać, mówi doktor nauk o zdrowiu Elżbieta Potentas z białostockiego Centrum Onkologii, zwracając szczególną uwagę na kobiety zmagające się z chorobami piersi. Pacjentki często bagatelizują zmiany w obrębie piersi, nie dotrzymują terminów wizyt, nie zgłaszają się na badania, co skutkuje oczywiście gorszym rokowaniem. W Polsce statystyki są straszne, bo tylko około 30% kobiet wykonuje mamografię, a nie cały 20% cytologię. Mamy na terenie naszego województwa powiat, w którym wykonalność cytologii jest 7%. I ciągle walczymy o to, żeby te wskaźniki były lepsze, żeby pacjentki zachęcać. Podkreśla dr Joanna Zabielska-Cieciuch z Porozumienia Zielonogórskiego. Stąd pomysł, by powstała platforma pozwalająca lekarzom POZ na szybką reakcję i przekierowanie pacjentek do białostockiego Centrum Onkologii, gdzie natychmiast może rozpocząć się proces diagnostyczny. Powstał taki pomysł, żeby to właśnie lekarze rodzinni kierowali pacjentki, motywowali pacjentki i kierowali do nas przez platformę, żeby zapisały się na wizytę lub badanie. Dlaczego lekarze POZ? Bo to właśnie oni mają najczęstszy kontakt z pacjentem, mówi dyrektor białostockiego Centrum Onkologii Magdalena Borkowska. Lekarze pierwszego kontaktu mają dostęp do systemu i wiedzą doskonale, jakie są roczniki, tak, w ich liście aktywnej. I w tym momencie możemy iść kolejny krok, czyli zaproponować już wykonywanie takich telefonów do tych osób, czy wyrażają zgodę, i wtedy za aprobatą przekierowanie PESEL-u danych osobowych do nas, a my w ciągu jednego dnia najprawdopodobniej tak zaprosimy na konkretny, nieodległy termin. Inicjatywa jest adresowana do osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na raka piersi, czyli do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii. W systemie lekarze mogą rejestrować także pacjentki spoza tej grupy wiekowej, u których występują dolegliwości w obrębie piersi. Platforma ruszyła już około miesiąc temu. Mamy bardzo dobre doświadczenia pierwsze z użytkowaniem platformy przez lekarzy pierwszego kontaktu. W związku z tym zachęcamy Państwa do zgłaszania kolejnych placówek. W fazie testowej sprawdzającej poprawność funkcjonowania nowego narzędzia z platformy korzystało 8 placówek POZ. Na ten moment Porozumienie Zielonogórskie zgłosiło do programu 40 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dziś główne uroczystości pogrzebowe księdza arcybiskupa Henryka Hozera, mszy świętej w Bazylice Katedralnej Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika w Warszawie przewodniczył będzie metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Homilię wygłosi metropolita gdański ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer zmarł 13 sierpnia. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się wczoraj. Za zmarłego księdza arcybiskupa wierni modlili się w świątyni przy Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtaszewie. Tam swojego współbrata pożegnała społeczność palotyńska. Ciało zmarłego zostało przewiezione do Bazyliki Katedralnej na warszawskiej Pradze, gdzie wieczorem sprawowana była msza święta żałobna. Odszedł pasterz nasz, co miłował lud.
tymi słowami zmarłego księdza arcybiskupa Henryka Hozera żegnał ksiądz biskup Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Mszy świętej przewodniczył metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Zmarły był niezłomny w tym, co jest Boże, co jest zasadą wpisaną przez Boga w człowieka, mówił w trakcie homilii ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup radomski. Ty byłeś dla nas towarzyszem, nauczycielem, lekarzem, człowiekiem tak wielkiego zaufania dla Boga i tak wielkiego podziwu i wrażliwości na człowieka. Centralne uroczystości odbędą się dzisiaj, w południe w Bazylice Katedralnej Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika w Warszawie. Rozpocznie się msza święta pogrzebowa. Po niej ciało księdza arcybiskupa Henryka Hozera zostanie złożone w podziemiach Bazyliki Katedralnej. Tą informacją kończymy. Kolejne wydanie o godzinie 10:00. Zapraszam.